zabieramy się za kolejny etap naszego wiatrołapu, którym jest grzejnik. Chcieliśmy go zabudować, chcieliśmy nad nim zrobić półkę i do tego wykorzystamy sobie właśnie półkę na buty. Marta któregoś dnia wymyśliła, że kupi taką półkę, więc taką półkę przywieźliśmy z IKEA. Niestety nigdzie nam tutaj nie pasowała, ale teraz wymyśliliśmy taką rzecz, żeby po prostu tutaj pozbyć się tych dwóch szuflad i tutaj w to miejsce wstawić grzejnik. Ja tutaj będę musiał zrobić dziurę w tej półce, tutaj w tym miejscu, żeby zmieścić ten czujnik tutaj temperatury, który ustawia nam tutaj temperaturę w pomieszczeniu i on tutaj steruje tym grzejnikiem. To będziemy musieli jakby ten czujnik tutaj przełożyć przez otwór, który tutaj muszę zrobić. I w miejscu tych szuflad będzie tutaj po prostu w tym momencie grzejnik, a te półki dalej będą jakby w użytku na buty. Tutaj jest jeszcze taka deska, która łączy to wszystko ze sobą. Tą deskę będę musiał przenieść sobie ją wyżej, żeby po prostu, jak zobaczycie, o tak, to widać, że uderzałaby ona w ten grzejnik i ta półka nie weszłaby, okalając ten grzejnik naokoło, więc będę musiał zdjąć tą deskę, dać ją sobie wyżej. Nie chcę się jej całkowicie pozbywać z tego względu, że ona też trzyma jakby poziom całej tej półki na buty. I ona też ma tutaj montaże do ściany. Gdy ją podniosę sobie do góry, to po prostu zamontuję sobie poprzez te montaże już do ściany. Jest tutaj jeszcze jeden mały problem. Jak zobaczycie, pod grzejnikiem jest przyłączenie tutaj wody. I w tym momencie to nam trochę tutaj koliduje z tą półką. Będę musiał w niej tutaj wyciąć dziurę, tutaj w tym miejscu około, wyciąć dziurę, żeby w tym momencie te przyłącza też weszły w tą półkę. Jak już sobie zamontujemy tą półkę tutaj na ścianie, to Marta wymyśliła, że tutaj jeszcze będzie chciała po prostu lamele, które będą tutaj z przodu zasłaniając ten grzejnik, jednocześnie nie powodując, że on nie będzie grzał. Trochę mnie martwi tylko to, że jak sobie zobaczycie, to to nie idzie jakoś super równo. Ona już była skręcona jakby z IKEA, jak ją wzięliśmy, to ona już była tak poskręcana. Nie wiem, czy ona się trochę przesunęła. No delikatnie jestem w stanie ją wyprowadzić. Tu widzicie, że zmienia się ten kąt. Podczas montażu na ścianie ja sobie ją spróbuję wyprowadzić, żeby te tutaj szuflady ładnie do siebie pasowały. Bo to też może powodować jakieś tam ocieranie. Pierwsze, co muszę zrobić, to odkręcić sobie ten boczek. Muszę go wyciągnąć, żeby zrobić w nim otwór. Wiadomo, mógłbym też tego nie odkręcać, ale i tak muszę ściągnąć ten element, który, żeby go wyciągnąć, muszę ściągnąć to i górę tutaj, więc i tak to muszę całe rozkręcić, a wygodniej mi będzie wycinać tutaj otwornicą właśnie już na desce, którą będę miał wyciągniętą. Tutaj na dole dałem sobie doniczkę, z tego względu, że to jest, symuluje mi nogę, która ma 12 cm, to ma tam 12,5, coś takiego. I co? I zabieramy się za zaznaczanie, w którym miejscu ta dziura powinna się znaleźć, żeby nam tutaj wszystko po prostu weszło. Najgorsze jest to, że mam tylko jedną próbę, nie ma więcej. Wygląda na to, że powinienem to wywiercić gdzieś w tym miejscu, po moich tutaj dziwnych oznaczeniach. Tutaj mamy krawędź, gdzie kończy się od zewnętrznej strony, tutaj mamy z dołu, ale musimy wziąć pod uwagę, że to zejdzie troszeczkę niżej, więc to będzie gdzieś tu. Tu mamy górę, która też zejdzie troszeczkę niżej, bo to jest ten centymetr różnicy tej mojej doniczki. Jakoś trzeba było sobie poradzić, więc w tym momencie, jeśli byśmy to nawet tak wywiercili, że biorąc tutaj jest zapas i tutaj jest zapas, to powinno to wszystko tutaj ze sobą fajnie śmigać. Zaznaczyłem sobie, gdzie muszę wywiercić, gdzie muszę zrobić ten wielki otwór. Mam taką otwornicę, 30 zł to kosztowało cały taki zestaw różnych wymiarów. Ten wymiar jest najbliższy, tym myślę, że będzie dobrze. Zabezpieczyłem sobie to jeszcze, żeby nie było aż takich dużych odprysków. No i będziemy to wiercić. Podłożyłem sobie jeszcze takiego MDF-a po prostu,
od spodu i tutaj od góry też sobie go dam, żeby po prostu to jeszcze ścisnąć ściskiem, żeby jak najmniej odprysków było podczas cięcia. Wycięte lekko nie było. Zobaczymy, co nam z tego wyszło. Czyli są tutaj jakieś odpryski. Odprysków nie ma. Jest gładziutkie. To można jeszcze przeszlifować delikatnie papierem ściernym, żeby nie było takie ostre. Zobaczymy jeszcze od razu drugą stronę. Ale z tej strony też jest ładnie. Też udało się to fajnie wyciąć. Tutaj teraz mamy wycięcie na podłączenie grzejnika tutaj od spodu. Tutaj sobie już zaznaczyłem, dokąd to ma tutaj być wycięte, w którym miejscu, żeby nam tutaj to fajnie weszło i żeby wszystko pasowało tutaj z tą pionową deską, która tutaj przyjdzie do góry. Więc teraz sobie to wytniemy, wycięte wyżynarką. Możemy teraz przyłożyć, jeszcze tego nie przykładałem. Właściwie pierwszy raz będzie z Wami. O, jest dobrze. Tutaj wszystko pasuje, wszystko się zgadza. I tutaj mamy teraz taki właśnie problem. Zobaczymy, czy to będzie przeszkadzać. Wydaje mi się, że będzie. Więc mimo wszystko będzie trzeba tutaj to podciąć, żeby pozbyć się tutaj tego miejsca, gdzie możemy się stykać z tym cokołem. No i teraz spróbujemy to złożyć. Przyłożymy i zobaczymy, co nam z tego wyszło. Pierwsza część gotowa. Założona półka, wszystko idealnie pasuje, założyłem już tutaj szuflady, nawet tutaj ta linia jest git, jeśli chodzi o tutaj szuflada, a korpus, pięknie będziemy mieli tutaj miejsce na buty, a na prawo grzejnik, na razie odkryty, tutaj pojawią się jeszcze lamele. Przełożyłem tą belkę, która tam była z tyłu, ona była gdzieś na takim poziomie. Dałem ją tutaj wyżej. Tutaj są montaże do ściany, jeszcze do ściany to przemocowane nie jest. Na razie trzyma się po prostu na grzejniku. I tutaj dałem kątowniczki, a deskę przymocowałem jeszcze do tej tutaj poprzecznej. Także na razie prezentuje się to tak. Lamele mają być czarne, tak klamki tutaj w paksie, który składaliśmy ostatnio. To też jest szafka z IKEA. Fajnie, że jest taka cieniutka. Fajnie, że będzie w końcu tutaj miejsce na położenie czegoś, bo tego nam bardzo brakowało. Jakiegoś blatu, że jak przechodzimy i na przykład chcemy położyć sobie klucze czy cokolwiek tak na szybko, to mamy możliwość to tutaj odłożenia. Dotarły mi deseczki. Kupowałem je przez internet ze względu, że kastoramie były strasznie drogie i za zabudowanie tutaj tego wszystkiego, tego kawałeczka grzejnika, właściwie tutaj jest chyba pół metra z takich deseczek, to jest zwykła jakaś sosna albo coś takiego, wyszło 200 zł, co było szalone. Ja za te deseczki tutaj, żeby zabudować to co 3 cm tutaj, bo tu będą właśnie, tak to będzie wyglądać, co 3 cm będzie kolejna tutaj deseczka i zrobimy sobie takie lamele z tego, zapłaciłem 50 zł za wszystkie deski. Więc uważam, że jest to mega tanio w stosunku do tego, co oferowali w Castoramie. 200 zł za tyle deseczek, tragedia. Ale co muszę przyznać, deseczki są mega prościutkie, nigdzie nie schodzą na boki i tak dalej, jest super. Teraz muszę je tylko poprzecinać, ja już zrobiłem sobie tutaj taką ramkę. Ona jeszcze nie jest jakby przymocowana na stałe. Na razie jest po prostu tutaj wciśnięta, żeby zobaczyć jak to wygląda. Jeszcze nie jest obszlifowana, tu jeszcze widać, że cięcie było. Teraz będę zajmował się tutaj tymi szczebelkami, żeby je tutaj co 3 cm sobie dać. Połączę to wszystko na konfirmatach. Teraz jeszcze idę to ciąć. Chcemy je pomalować na czarno. Farbę muszę tylko zamówić, bo myślałem, że będzie dostępna od ręki. Niestety nie jest. Ta farba, którą używam zazwyczaj, tą, którą malowałem też lampę nad stołem, aktualnie nie jest dostępna tak szybko. Wszędzie pisze, że 15 dni, więc będę musiał ją kupić gdzieś indziej. Teraz zabieramy się za tą naszą kratkę. Wszystkie deski już mam przycięte i oszlifowane. Ja do tego będę też używał konfirmatów. Wiertło do konfirmatów wygląda tak. Ono ma tutaj takie żłobienie, żeby później ten konfirmat schował główkę i żeby nie było problemu, że ona będzie gdzieś tam wystawać, bo nie chciałbym, żeby ocierała o półkę.
specjalnie zamówiłem tej grubości deseczki, żeby idealnie weszły mi na szerokość tymi przerwami wielkości deseczek, bo jak zobaczycie, to jest ten sam element, w tą półkę, tak? Czyli tutaj wszystko ma po 3 cm, bo całość, którą miałem do tego gospodarowania, to było 45 cm. Podzieliłem sobie to po 3 cm. I jak widzicie, super wyszło, że akurat każdy z tych odciętych elemencików robi mi tutaj dystans, dzięki czemu teraz będę miał łatwiej to wszystko skręcić. No to próbujemy przymierzyć. Miejmy nadzieję, że będzie pasował. Bo by było niefajnie, gdyby nie pasowało. Mamy to. Zabieramy się za malowanie. Już wszystko jest przymierzone, wszystko idealnie pasuje, więc teraz sobie to pomaluję całe na czarno. Wszystko w tym odcinku i zapraszamy na kolejny.